Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. W sobotę nie byłem z tego względu, że nie dostarczyli mi, jak to się mówi, ochotki, więc zawiodłem się i wyspałem się w końcu. Więc kilka dziur zanęciłem, tak jak widzieliście, kilka nawierciłem i zaczynam wędkowanie oto w tym miejscu. A co uda się zrobić, zobaczycie. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jara przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Mamy pierwszego konika. No i cieszy. Oby takich. Więc wracamy mu wolność, oczywiście w innym szeremblu. Damy go tutaj przy cinkach, będziemy wypuszczać. Ok. I pierwsza ryba zaliczona. Ochotka to jest ochotka, czyli żywa ochotka robi robotę. Więc delikatne brania bardzo są. Myślałem, że płotki do góry, postój. I uderzenie. Dziury oczywiście te są nienęcone. Później poczekam chwilę i wynęcone dziury. O. Nieduży chłystek tym razem, ale mówię, wyżej i z pauzą. Tego puszczę tutaj. I płynie. I założymy ochotkę. Jest kolejny. Widzicie, szybciutko. Tak mówię. Świeża ochotka to jest dobra przynęta. Nie to, co sztuczna. I widzicie, tego mi brakowało przez 4 dni łowienia na sztuczną, na tym zbiorniku. Mamy świętokrzyskiego sandacza, jak to się mówi, czyli jazgarz, który skusił się na przynętę. Dokładamy sprzęta i gramy dalej w przeręblu. I gramy dalej. Kolejny jazgarz. Znów z innego przerębla, na razie z dwóch dziur nęconych nic nie ma, ale to zmieni się kolorową jakąś mormeszkę za płotką. Zobaczymy.
więc przepuszczamy dalej i zobaczymy, czy na głębokiej wodzie, czy płotka jakaś z dziur nęconych skusi się, czy nie. Więc mamy kilka godzinek na wędkowaniu, więc nieźle. Tylko trzeba próbować wędkować, przepuszczać, wiercić. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc drodzy Państwo, gramy dalej w naszych przeręblach niedzielną zimową porą na Kielcoku. Dokładnie. Znowu będę musiał dziurę zmienić. Zaznaczymy tutaj kółko, dziura blisko brzegu, ja zgarzę. A no widzicie, co zrobić. Myślałem, że jak będzie ochotka, będą fajniejsze rybki, a tu jazgarz. A no co zrobić, nic na to nie poradzimy. Ale ryby. Ale ryby. Z powrotem kolejny jazgarz, więc ostatnie przepuszczenie i zmieniamy przerębel. Mamy niedużego okonka znęconej dziury, ale myślałem, że płotka, bo założyłem pomarańczową główkę na płotkę, dziura nęcona i branie było płotkowe, więc no zobaczymy, czy jakąś białą rybę złowię. Więc wędkujemy dalej, przepuszczamy i jest pięknie. Jest pięknie. Pomimo tego, że biorą ogryzki. Myślałem, że płotka znów z głębokiej wody na pomarańczową, a to taki drobny ogryzek, więc puszczam dalej, jest bajecznie. I takie ryby wybiorą, nic fajnego. Dobrze, wędkujemy dalej, znów kolejny, ale same chwasty. Czyli małe okonki, ciut większego. Wędkujemy dalej. Takie ryby. Dokładnie. I znów taki paścik przy brzegu, jak korty tenisowe w tej zatoce. Ale małe wszystko. Malutkie. Cały czas drobny okoń i mały jazgarz. Jeszcze nie miałem żadnego okonia takiego fajnego na miniaturkę. Oby. Więc gramy dalej i bądźmy cierpliwi. Cierpliwi. Dajmy wszystko malutkie. Wszystko małe.
wszystko małe. Było, ściągnęło, więc wędrujemy dalej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nowych dziur. Całą tą zatoczkę dzisiaj obskoczę i zobaczymy co jak. Siedem nowych dziur. Więc pomału będę przepuszczał różnymi kolorami, różną gramaturą mormyszki. Dalej czy bliżej brzegu cały czas drobne rybki. Nie. Szok. Szok, jak to się mówi, w trampkach z tymi rybami. Ale świeży, kruszy i jest bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Śnieg coraz większy pada i jest fajnie, fajnie. Drodzy Państwo, chłopaki dalej tam wędkują. A ja siedzę sobie sam tu i gram w przeręblach, gdzie bierze drób sam. Mały jazgarz i mały okoń. A śnieżek sobie pruszy i jest w pytkę. Thank you.
jak widzicie, ryba za rybą. Ale wszystko małe. W tamtym przeręblu 4 metry były same jazgarze. Tutaj zmieniłem znów otwór. No i znów to samo. To samo. To jeszcze jedno przepuszczenie będzie to samo. Więc będę musiał niestety zmienić przerębel oraz kolor mormyszki. A teraz zakładamy dalej. Mam coś dużego. Może być szczupak albo duży okoń. Szczupak. Zasłonimy, bo się boi dziury. Mamy szczupaczka, pięknie zapięty za samą końcówkę, drodzy widzowie. Więc baja, jest pytka. Tego szczupaka z tego samego przerębla. Mam nadzieję, że nie ten sam. Zasłonimy dziurę. Zero 10 żyłka. Jest drugi. A ten łyknął jak? Dobrze się zapiął boczkiem. Boczkiem się zapiął.
Jak widzicie, ładnie zapięty. I drugi szczupaczek do kolekcji. Baja i wędkujemy dalej. Zobaczcie, taki malutki, tym razem maluteńki, drobniutki szczupaczek, który wraca. Baja w innym szereblu oczywiście. I trzeci szczupak, fajnie zapięty, ale najmniejszy tym razem. Jest okonik taki, ale daleko łyknął przynętę. Baja. Baja, wędkujemy dalej. Maluszek w ten niedzielny dzionek. No ale zabawa jest. Kolejny dobrze, drodzy Państwo, zwijam to, idę w stronę mola i jeszcze może tamtą stronę po kolegach, którzy pojechali już do domu, a więc tutaj po tych dziurach popróbujemy. No i sam jestem ciekaw, co jak. I tu ponad godzinkę i będę pomału kończył ten dzisiejszy wypad. Czyli jestem teraz sam na zbiorniku, bo nikogo nie widać. Wszystko pojechało do domu i gramy w przeręblach. Jazgarz. Więc myślałem, że większa ryba to taki drzazga. No trudno, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Tu tak samo jazgarz. No same drobne ryby dzisiaj w głowie. Ale coś się dzieje. Nie inaczej. Jazgarz. Więc, drodzy Państwo, godzina 16, czas zakończyć dzisiejszą imprezę. Brało to, co pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Jakieś rybki niewielkie się zawiesiły, trzy szczupaczki i nic fajniejszego oprócz tego, co na filmie. Żadnego garbusa powyżej 20 cm nie udało mi się złowić. Bardzo dużo ryb, ale drobne. Jazgarz i mały okon. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. Jadę do domu. Cześć i do kolejnego, drodzy widzowie, do kolejnego wypadu z pyzą.